Rozmowa niezależnej seksobola. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Artur Dmochowski. Kłaniam się, dzień dobry. Witam. Będziemy rozmawiali o Twojej książce. Moim zdaniem to jest najważniejsza książka tej kampanii, Afera Grypowa. Ale wiesz co, ja zacznę może od tego, co Ty ostatnio napisałeś. Ostatnio napisałeś o kolejnej aferze prezydenta Dudy. Chciałem panu redaktorowi powiedzieć, że ja się zgadzam z każdym słowem, przecinkiem, kropką i tak dalej. To jest oczywiście ironiczny tytuł. Nie ma tygodnia, dosłownie nie ma tygodnia, żeby nie było jakiejś kolejnej afery prezydenta. Ta tuskańska, potem chyba ta na Westerplatte, że nie podał ręki. Tak, rękowa. Berlińska, tak, skandal w tym Londynie absolutny. Dobrze. Tak, tak. Proszę Państwa, to jest najważniejsza moim zdaniem książka tej kampanii wyborczej. Afera Grypowa. Dlaczego tak jest, jak mówią majster paginacja 145, krótki cytat, naprawdę niedługi. Niemal zapomnieliśmy już o świńskiej grypie. Nikt nie rozliczył rządu i ówczesnej minister zdrowia Ewy Kopacz z ich decyzji. Co więcej, do dziś większość Polaków jest przekonana, że jak twierdziły władze, a powtarzały zaprzyjaźnione w cudzysłowie media, władze świetnie sobie wtedy poradziły i był to niewątpliwy sukces minister Kopacz. Tymczasem z wielu twardych danych, obliczeń i statystyk, które zawarłem w niniejszej książce, jasno wynika, że prawda jest zupełnie inna. Miał wówczas miejsce prawdziwy dramat. Statystyki pokazują niezbicie, że zmarło wtedy z powodu wirusa kilka tysięcy osób, w dużej części młodych. A najstraszniejszy jest fakt, że większość ofiar mogłaby żyć do dzisiaj. Mniej więcej o tym jest właśnie ta twoja książka. Jak to się mogło stać? Bo podstawowe nieporozumienie, podejrzewam, jak ktoś usłyszał, o czym będziemy rozmawiać, będzie to polegało, pomyśli, że o szczepionkach. Że o szczepionkach. Nie, będzie nie o szczepionkach. Na tym, że, nie że... o szczepionkach. To nie a, chodzi... to też szczepionki. Nie chodziło o szczepionki. O co chodzi? Ale zacznę może od tego, że ja się z tym zgadzam, że to powinna być najważniejsza książka w tej kampanii wyborczej. Ponieważ zarzuty, które tutaj są postawione wobec Ewy Kopacz, nie równają się, powiedzmy, z żadnymi innymi aferami, które ten rząd ma na sumieniu. Bo tutaj chodziło tutaj o ludzkie jest taki życie. Dopisek właśnie na, o na kilka tym tysięcy czerwonym... osób, które mogłyby żyć. Kulisy największej i najmniej znanej afery trzeciej RP i ten dopisek jest ze wszechmiar słuszny. Bo i tak żeby wyjaśnić od razu, te osoby nie zmarły dlatego, że nie było wtedy szczepionek przeciwko świńskiej grypie. To jest też wątek, który oczywiście opisuję w książce, ale nie dlatego umierali ci ludzie. Oni umierali, mówiąc wprost, dlatego, że Ewa Kopacz bardzo sprawnie, trzeba przyznać, bo przy wszystkich jej wadach, słabościach, ona umie kłamać. Umie kłamać wprost, przed kamerami, w oczy, tak jak to robiła w sprawie Smoleńska. Pamiętamy, tak. Kwiecień 2010. Kłamała w Sejmie, nawet głos jej nie zadrżał. To było kilka miesięcy wcześniej. Afera grypowa, czyli epidemia tej świńskiej grypy, to był koniec 2009, początek 2010, czyli dosłownie 4 miesiące przed Smoleńskiem, prawda? Wtedy kłamała równie przekonująco i to jej kłamstwo do dzisiaj właściwie nie zostało zdemaskowane. Ja pisałem o tym artykuły, ale postanowiłem też napisać książkę, bo uważam, że sprawa jest tak ważna, że zasługuje na to, żeby w końcu ujrzała światło dzienne. Bo wiele tysięcy rodzin w Polsce, które straciły wtedy w 2009 i 2010 roku, nawet później, bo epidemia trwała, straciły bliskich, ludzi często młodych, bo na tą grypę umierali ludzie młodzi w wieku 30-40 lat. Taka była średnia wieku ofiar tej grypy. Nie 70 czy ponad 70 jak w wypadku zwykłej grypy. Więc ci ludzie często, właściwie prawie nikt nie wiedział, dlaczego oni umierają. Ludzie szli do szpitala z zapaleniem płuc i umierali na to zapalenie płuc. Było to bardzo ciężkie, wirusowe zapalenie płuc. Nie wiedzieli, że u początku tego zapalenia, u genezy, była właśnie grypa. Był wirus grypy. To było powikłanie. Tak. A ludzie tego nie wiedzieli, ponieważ Ewa Kopacz z całym rządem, bo powtarzał to również Donald Tusk, powtarzał to rzecznik rządu Paweł Graś, że właściwie ta świńska grypa jest niegroźna. Że właściwie jej w Polsce nie ma. Słyszeliśmy to wszyscy, to chyba pamiętamy do dzisiaj, że właściwie ta sezonowa jest gorsza, groźniejsza, że należy się na tamtą szczepić właśnie, nie na świńską. To było jedno z wytłumaczeń, dlaczego Ewa Kopacz nie kupiła tych szczepionek. No bo właściwie ta świńska grypa nam rzekomo nie zagrażała. 13 listopada 2009 roku umiera pierwszy pacjent na Wybrzeżu, o którym oficjalnie zostało powiedziane, że on zmarł w wyniku grypy H1N1,
ale od razu ten fakt, zresztą piszesz tu o tym w książce, jest przedstawiony w taki sposób, że on, człowiek umarł, bo był chory po prostu. Na wiele różnych chorób był chory i tak dalej. Opisujesz ten mechanizm właśnie, o którym zacząłeś mówić. Nie chciałbym Państwu odbierać przyjemności tej lektury. Piszesz o tym, jak to się mogło stać, jak do tego doszło, że ten mit trwa nadal, tak? Bo tym durnym lemmingom udało się wmówić rzeczywiście to, że oto Ewa Kopacz nas uratowała, ona uratowała budżet, bo my nie kupiliśmy tej... Wielki sukces. Przecież Donald Tusk nawet tak ją przedstawiał, tak ją rekomendował, tak, na stanowisko marszałka, powołując się na te fakty. Ale tu, jeśli mogę, to podałbym jedną z wielu, myślę, szokujących informacji, które są w tej książce. Ty ją czytałeś, więc wiesz, ale zapewne większość widzów nie będzie wiedziała. Ewa Kopacz kupiła szczepionki. Kupiła, wydała na to z budżetu z 6 milionów złotych. Kupiła 300 tysięcy dawek szczepionek, tylko uwaga. Na grypę sezonową. Na grypę, której nie było. Tak. Na kupiła szczepionki po prostu nieaktualne, nieskuteczne. Co więcej, szczepionki były nie były sprzedawane. Ona wydała zalecenie służbie zdrowia i te 300 tysięcy szczepionek zostało użytych wobec kobiet w ciąży i dzieci do drugiego roku życia, ponieważ to były te tak zwane grupy ryzyka. Zostały przymusowo zaszczepione szczepionką, która mogła spowodować tylko skutki uboczne, niepotrzebne, natomiast nie dawała żadnej odporności na ten wirus, który panował wtedy, na wirus świńskiej grypy. Na ten wirus była ta inna szczepionka, której Ewa Kopacz nie kupiła. Tylko kto o tym wie? No właśnie wszyscy wiedzą, Artur, o tym, że nie kupiła, że zaoszczędziła. Do mnie w tym czasie trafił jegomość, taki pośrednik, który mi oferował te szczepionki, tylko ja mówię, że one były sprzedawane. I bardzo mnie przekonywał, że koniecznie właśnie, żeby ratować... Bo ja jestem dziecko służby zdrowia, więc to jest osobna sprawa. W tej książce są też cytaty, co jest bardzo cenne, myślę. Dlatego to chcę powiedzieć i podkreślić. Z tego okresu, o którym piszesz, z internetu. To jest kilka cytatów, które po przeczytaniu zapadają w pamięć. Na przykład taki jeden wpis internauty, lekarza internisty, którego synowie zachorowali właśnie na świńską grypę. I ten pan doktor opisuje na swoim przykładzie, na przykładzie swoich dzieciaków, jak to się mogło stać, że oni nie trafili, nie zostali zidentyfikowani jako chorzy na świńską grypę. Tak, to były bardzo cenne, szczególnie takie lekarskie blogi. Są takie zamknięte, powiedzmy, strony internetowe, gdzie lekarze wymieniają się z różnymi spostrzeżeniami. No bo sytuacja była taka, że media dały się zmanipulować. Praktycznie wszystkie media. Tutaj są te przepisy w tej książce. Nikt nie dostrzegł. Tutaj trzeba przyznać dużą sprawność w manipulacji, no, w oszukiwaniu po prostu Ewie Kopacz i rządowi. Mistrzowie propagandy. Dokładnie, no. Dokładnie. I to się udało wtedy w 2009 i od tamtej pory ta legenda, ten mit trwa. Natomiast jak się wejdzie do internetu, jak się zobaczy lekarskie blogi, jak się zobaczy, o czym pisali pacjenci na przykład, czy ludzie, tak, że tak powiem, no, zwykli ludzie, którzy nagle chorowali albo ktoś z ich bliskich chorował, znalazł się w szpitalu, miał zapalenie płuc i oni dostrzegali jakby sprzeczność pomiędzy tą rządową propagandą, że nam grypa nie zagraża, że właściwie jej nie ma, że ten wirus jest taki niegroźny. Tymczasem szli do szpitala i widzieli wypełnione po brzegi sale i korytarze. Widzieli całe oddziały, które były zamykane, ponieważ lekarze wszyscy byli chorzy z danego oddziału. Widzieli klasy szkolne, które pustoszały po prostu. Więc to widać było w internecie i dlatego zamieściłem również, potraktowałem szczególnie te blogi lekarskie jako cenne źródło informacji, bo tam na przykład no, specjaliści, eksperci, laboranci podają bardzo ciekawe informacje. Ja chylę czoła, bo to jest bardzo profesjonalnie napisane. Kto to jest pan doktor Dariusz Majkowski? Doktor Mariusz Majkowski jest, myślę, bohaterem, który stałby się w Hollywood pewnie bohaterem jakiegoś scenariusza filmowego, ponieważ on od początku, od 2009 roku zobaczył, on był lekarzem rodzinnym i zobaczył, że coś tu jest nie w porządku, znaczy między tą dostrzegł właśnie ten rozdziew pomiędzy rządową propagandą, pomiędzy tym, co również Ministerstwo Zdrowia lekarzom zalecało, bo są takie instrukcje Ministerstwa Zdrowia przy takich okazjach epidemii i zobaczył, coś mu się zaczęło nie zgadzać, on zaczął badać tą sprawę i doszedł do takich danych, do takich statystyk, które
pokazałem po prostu, ja się w dużej mierze oparłem zresztą na jego badaniach, bo on rzeczywiście przez te 5 lat, które minęły, zebrał ogromną ilość danych, archiwum całe na ten temat. No, on jest kimś takim, kogo Amerykanie nazywają whistleblowerem. My nie mamy w Polsce odpowiednika. Ktoś, kto bije na alarm, kto dostrzega coś, czego inni dostrzegają, co rząd, co władze próbują ukryć, no i często przez lata kołacze się. On właśnie tak robił. Zresztą tak się zaczęła ta książka. On przyszedł do naszej redakcji. Wiesz, do redakcji przychodzą różni ludzie. Wariaci, oszołomy, różne teorie przynoszą. Więc z początku ja też nie uwierzyłem w to, jak on zaczął mówić o tej sprawie. Dopiero potem, jak on pokazał te dane, jak siedliśmy na tym, jak zacząłem rzeczywiście dostrzegać rozmiar tej manipulacji. No, to jest ten haczyk, że to właśnie polega... To mnie przekonało. Nie na szczepionkach, to nie o szczepionki chodzi. Właśnie. Szczepionki to jest wątek poboczny. Mówiłeś o tych Powiem od razu, dlaczego wątek poboczny. Dlatego, że te szczepionki przeciwko świńskiej grypie po prostu były wyprodukowane zbyt późno. One już nie mogły pomóc. One były de facto po epidemii. Więc to jest w ogóle wątek poboczny. Natomiast ta grypa, dlaczego mówimy w ogóle o tych ofiarach? Około 4000 osób zmarło na tą grypę. Też jest w tej książce tak, napisane. Tak. Jest wyliczone. O tej wypowiedzi pani z GUS-u, tak? Dlaczego tak, jest to są ciężko określić tę liczbę? Tak, statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, rządowe statystyki pokazują 4000 ofiar tej grypy. Artur, przepraszam, wytłumacz proszę, co widać na tych wykresach. Już mówię. Pierwszy wykres pokazuje liczbę zgonów. Oficjalną liczbę zgonów. To jest ta linia, którą tam Państwo widzicie na tych słupkach. Słupki to jest liczba zachorowań, natomiast linia to jest liczba zgonów. Proszę spojrzeć. W roku 2009 mamy skok do 180. To jest oficjalna, powtarzam jeszcze raz, liczba zgonów. W książce jest wytłumaczone, dlaczego naprawdę tych zgonów było 4000, bo chodzi o zgony spowodowane również powikłaniami. Ewa Kopacz, twierdząc, że było tylko 180 osób, które zmarły na grypę, pomijała ten drobiazg, że zmarło oprócz tego 4000 osób na powikłania pogrypowe, prawda? I już z samego tego wykresu widać, o ile więcej osób, o ile w poprzednich latach umierało kilkanaście, o tyle tego roku epidemicznego 180, już widzimy. Natomiast drugi wykres być może jeszcze lepiej pokazuje skalę tej epidemii i tym samym skalę niebezpieczeństwa, które zostało po prostu przez władzę kompletnie zamiecione pod dywan. Proszę spojrzeć, 8 tysięcy osób hospitalizowanych. Znowu mówimy o tej linii, którą tam widać. W poprzednich latach hospitalizowanych z powodu grypy mieliśmy kilkadziesiąt osób średnio. Kilkadziesiąt. W roku 2009 8 tysięcy osób. Czyli widać, jaka była skala niebezpieczeństwa. Sezonowa grypka. Wiadomo, że hospitalizuje się tylko najciężej chorych, prawda? Ludzi, którzy już mają te właśnie powikłania, o których mówiliśmy. Czy zapalenie płuc ciężkie, czy choroby serca. No i teraz tak. Spójrzmy na to z czysto, że tak powiem, logicznego punktu widzenia. Prosty rozsądek nam wskazuje, jeżeli 8 tysięcy osób było hospitalizowanych aż, to czy możliwe, żeby tylko 180 umarło? Śmiertelność tych, którzy byli hospitalizowani, była dużo wyższa, ponieważ to już byli ciężko chorzy, zwykle śmiertelnie chorzy ludzie. Dlaczego nie robiono tego testu, który by wskazywał jednoznacznie, co jest przyczyną zachorowania, że to jest nie wirus grypy sezonowej, tylko wirus świńskiej grypy? Też jest na to odpowiedź w tej książce. Dokładnie. Ile taki test kosztował i dlaczego ich nie robiono? Dlaczego większość z nich mogła żyć? Ano dlatego, że ta grypa była nietypowa także i pod tym względem, że o ile zwykła grypa jest niewyleczalna, no nie ma, no wiadomo, trzeba wyleżeć, nie ma lekarstwa na ten wirus sezonowy, tak zwany. Objawowe jest bardziej zabezpieczenie przed. Natomiast ta grypa, ponieważ ten wirus był nowy, ona reagowała na tak zwane leki antywirusowe. Nie myli ze szczepionkami, znowu to wszystkim się myli. Leki antywirusowe. Jest specjalna grupa leków, coś w rodzaju takich antybiotyków, z tym, że antybiotyki działają na bakterie, a te działają na wirusy, wstrzymują rozwój wirusów. I te leki, odpowiednio wcześnie stosowane, ocalały, znaczy, jak pokazują... w ciągu 48 tak, godzin jak najwcześniej od podawane, wystąpienia objawów. Tak, są badania, które pokazują, że mogło ocalać 70% tych ofiar. Piszesz o tym właśnie, tak, na przykładzie tak, Stanów, Niemiec dokładnie, i tak dalej. Dokładnie. Tak. Szczególnie tam, Wielkiej, tam Wielkiej podawane, Brytanii. Tylko że tam były te instrukcje i one schodziły do tych lekarzy rodzinnych, żeby stosować jak najszerzej, żeby tak, stosować te leki przeciwwirusowe. A u nas pani minister ówczesna, obecnie premier Ewa Kopacz,
twierdziła, że nie ma takiego zagrożenia, nie ma takiej potrzeby. Dokładnie. Jedyne zalecenia takie publicznie rzeczywiście propagowane przez Ministerstwo Zdrowia, przez minister Kopacz, to były takie, żeby się szczepić na tą grypę sezonową, prawda? Bo ona jest rzekomo groźna. Tymczasem ta grypa sezonowa skończyła się w lutym 2009, a byliśmy w listopadzie 2009 roku. Zresztą to dobrze na wykresie widać, który możemy pokazać, gdzie po prostu wyraźny szczyt tych zachorowań przypada dokładnie na listopad. To było też zresztą nietypowe, bo zwykle apogeum grypy przypada na luty. Tymczasem ta grypa wygasła już w grudniu. Już właściwie w grudniu skończyły się prawie zachorowania. Listopad to jest apogeum tych zachorowań. Jaką rolę w tym wszystkim odegrał świętej pamięci Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich? No on dostrzegł, zresztą on, doktor Majkowski z nim współpracował, doradzał mu. Janusz Kochanowski był właśnie jednym z nielicznych, którzy też dostrzegli w tej rządowej polityce wobec epidemii coś niepokojącego. Dostrzegli. On myślał, że chodzi o szczepionki. On nie miał jeszcze tych wszystkich danych, które my mamy teraz. Nie mógł postawić takiej diagnozy. Myślał, że chodzi o szczepionki. Domagał się dostępności tych szczepionek. Natomiast no, on zaczął tą sprawę, nawet podał Ewę Kopacz do sądu jako ministra zdrowia. No, tylko, że niestety zginął 4 miesiące później w Smoleńsku i nie mógł dalej prowadzić On sam był chory zresztą na tę grypę, tam zaraził się od ja jestem pewien, że gdyby on żył, gdyby nie Smoleńsk, tak, to ta sprawa szybciej ujrzałaby światło dzienne i to nie przeszłoby tak do tej pory. Czy twoim zdaniem możliwe, ja wiem, to jest pytanie takie, wiesz, no, z cyklu spekulujemy, wróżymy, tak? Czy to jest możliwe, żeby tacy ludzie jak Kopacz, Tusk, w związku z tym, z tą aferą, rzeczywiście najmniej znaną aferą III RP i rzeczywiście chyba największą, dlatego że tu nie rozmawiamy o pieniądzach, o tym, że był jakiś przewał i tak dalej, tylko rozmawiamy o tym, że kilka tysięcy ludzi nie żyje. A mogło żyć. Ludzi młodych, najczęściej zdrowych. Czy oni poniosą za to odpowiedzialność? Ja myślę, że polityczną nie rozliczajmy, nie chodzi o zemstę. Nie, no zaraz, chwilę, ale tu rozmawiamy o ludziach, którzy umarli. O kilku tysiącach ludzi. Ja myślę, że polityczną odpowiedzialność poniosą. Będziemy mieli nowy rząd, który mam nadzieję, że czy być może również karną odpowiedzialność. Nie, to już nie moja jakby działka, ale przecież prokuratura powinna się tym zająć. Myślę, że taka książka również nie powinna przejść bez echa z tego punktu widzenia. Ciekaw bardzo jestem reakcji naprawdę na tę książkę. Bardzo uprzejmie za nią dziękuję. Polecam Państwu z całego serca. To naprawdę trzeba przeczytać. Trzeba to wiedzieć. Artur Dmochowski, Afera grypowa. Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję.